Nie, 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 nie
czekamy na kolejnym otwarciu kolejnej wystawy Henryka Wańka w naszej galerii. Tym razem całość wystawy jest poświęcona martwej naturze, o której Henryk powie parę słów, ponieważ ja się nie podejmuję, tu jest mnóstwo tajemniczych spraw. Tak jak powiedziałem, jest to kolejna wystawa, bardzo czysto wymyślona przez Henryka, że będą tylko martwe natury. Tu parę osób w trakcie, jakbyśmy wieszali wystawy, pytali, a gdzie są te inne obrazy, które tak ludziom zostają w tyle głowy, w pamięci surrealistycznej, ale w tych martwych naturach równie jest dużo surrealizmu. Proszę Państwa, chciałam serdecznie powitać, podziękować za liczne przybycie na dzisiejszą wystawę. Henryk należy do naszych autorów, z którymi stale współpracujemy. I tym razem pokazujemy martwe natury, które wydało nam się, ponieważ Henryk robił wystawę martwych natur parę miesięcy temu w Brwinowie. Cały rok temu. I wydawało nam się, że martwa natura jest takim tematem w malarstwie, który w tej chwili jest dosyć rzadki. A szkoda, bo są naprawdę piękne i wydawało nam się, że to jest akurat temat, który warto pokazać, przypomnieć o martwych naturach. Heniu, dziękujemy Ci bardzo za zrobienie wystawy u nas. Państwu dziękujemy za przybycie. No i oddaję głos autorom. Tu będzie niespodzianka. Tak. Wszystkim witam Państwa. Witaliśmy się już wcześniej, ale naprawdę wzrusza mnie ta ilość przyjaznych twarzy, które się tutaj zgromadziły, a i tak mogło być gorzej, bo wiele osób nie przepraszało, że przyjść nie mogą. Ja ich dobrze rozumiem, sam bym też nie przyszedł, gdybym w chyba dokładnie 10 lat temu wydałem taką książkę, której tytuł tak może trochę małpował tytuł innej książki, mianowicie Herberta. Moja się nazywała Martwa natura z niczym. I można powiedzieć, no nie wtedy, bo historia jest znacznie dłuższa, ale wtedy mnie coś w martwej naturze jako temacie malarskim zatrzymało na dłużej. To oczywiście temat długi, można by wiele o nim mówić, może nie dzisiaj, nie w tym miejscu, ale to, o czym wspomniała Nina, doprasza się pewnego komentarza, bo ja, proszę Państwa, zaangażowałem, nie liczyłem dokładnie, ale może 16, może 17 malarzy, którzy te obrazy malowali. Stąd one są takie trochę różne. Proszę się tym szczególnie nie przejmować, bo każdy z tych malarzy ma dokładnie takie samo jak ja imię i nazwisko. Ja się na talencie nie znam. Jest tutaj oprócz obrazów malowanych, olejnych, akwarel, jest też taki obraz, który zaspokaja moje odwieczne pragnienie. Mianowicie obraz, który można oglądać z dwóch stron. Ja nie będę Państwa zanudzać, ale tylko wrzucę tutaj taką anegdotę sprzed lat. Mój nieżyjący przyjaciel Zdzisław Beksiński w swoim czasie eksportował nie całkiem legalnie swoje malowidła do Szwecji, gdzie były spieniężane. Oczywiście tak to było, że zdaje się jednemu artyście malarzowi wolno było rocznie wysłać za granicę bez problemów 10 obrazów. A zapotrzebowanie było większe, więc Zdzisław malował na jednej płycie, powiedzmy, 4 obrazy, a tam już w Sztokholmie piłą galerzysta zamieniał ten jeden obraz w 4. Tylko on
one były niepodpisane. Beksiński podpisywał obrazy na odwrocie, no, ale one nie były podpisane, w związku z czym otrzymałem od Zdzisława taki szablon podpisu. Jak pojechałem do Sztokholmu, to miałem za niego, według tego szablonu, te obrazy podpisać. Ja zapomniałem o tym, parę lat temu znalazłem. Jeszcze Beksiński żył. Znalazłem ten szablon i sobie pomyślałem, że to byłby numer, gdyby tak kupić ze 20 płyt piśniowych, powtórzyć ten podpis i zrobić taką wystawę odwrotnej strony obrazu. Podpisy pokazać, których normalnie widz przecież nie ogląda. Więc ten można oglądać z dwóch stron, proszę Państwa. I tutaj tak z dyrektoriatem galerii ustaliliśmy, że właściwie to jest, to sobie może wziąć każdy, kto do końca, powiedzmy, dzisiejszej ceremonii będzie w stanie powiedzieć mi, jaki tytuł nosi ten obiekt. Tytuł jest w mojej kieszeni zapisany tu w tej kopercie i jeśli się zdarzy, że ktoś odgadnie, o co tutaj chodzi. Ale już zaczął kombinować. To proszę, tylko trzeba się na banana. To będzie sobie mógł, bardzo proszę, zabrać chyba po wystawie, prawda? Ale to powiedz, że tutaj jest, tym jest zawarta, w tym obrazie jest odpowiedź. Nie, no naturalnie oczywiście ten obraz się tak ma nazywać, jak się nazywa, bo są ku temu powody. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że dalej też będzie miło. Henryk powiedział, to jest wyjątek, ponieważ normalnie nie rozdajemy obrazu. Ale pozostałe są do kupienia. Jest do wzięcia, pozostałe do kupienia. Natomiast jak Henryk opowiadał, że go tak te martwe natury kiedyś tam zainspirowały, że martwa natura jako temat go zainspirował, to natychmiast mi się przypomniało, nie wiem dlaczego, parę dni temu widziałem takiego biednego patriotę polskiego zasłoniętą, wymazaną twarzą, który po wyroku już był i tam w zawieszeniu dostał teraz po 11 listopada. Co go zainspirowało? Henryka, martwa natura. Jego, no co się stało, że ty tutaj... A on leżał, kamień to tak mnie sprowokował. Jego kamień zainspirował mnie, martwa natura na poważnie. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. W imieniu galerii pomagamy oczywiście w zakupach, nie zdejmujemy dopiero po wystawie i wyjątkowo tak podobno. I jeszcze raz dziękujemy, zapraszamy do wypicia zdrowia za autora. Dziękujemy. Jako wielkie odkrycie naukowe. Bądźmy zdziwieni, jak to jest.